Amen. Dzisiaj jest 2 października 2019 roku. W liturgii Kościoła pewno usłyszymy inny fragment z Ewangelii, bo jest święto aniołów stróżów. Ale my idziemy tropem Ewangelii świętego Łukasza. Dzisiaj proponuję rozdział 9, wersety 57-62. Jezus i uczniowie zmierzają do Jerozolimy. Wielu dołącza do tej grupy, słyszymy. Niektórzy dołączają z własnej inicjatywy. Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Pójdę za Tobą, Panie, lecz pozwól mi najpierw pożegnać się z mymi w domu. Inni będą wezwani przez Jezusa i usłyszą: chodź za mną. Niektórzy są gotowi, by pójść od razu. Inni proszą o trochę czasu. Jezus wypowiada trzy sentencje, trzy przysłowia, które ilustrują, że to wezwanie pójdź za mną jest wezwaniem, by zostawić wszystko i definitywnie pójść za Jezusem. Lisy mają nory, ptaki swoje gniazda, czy drugie, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych i wreszcie nikt nie przykłada ręki do pługa, nikt to przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Zostawić wszystko i pójść za Jezusem. Jaka jest misja uczniów, misja Kościoła? Głosić Królestwo Boże. To istota, to centrum nauczania. Ale trzeba wszystko zostawić. Zostaw, nie odwracaj głowy. Tak uczynił Jezus. Syn Człowieczy nie ma na czym głowy oprzeć. Czy tych trzech z dzisiejszej Ewangelii poszło za Jezusem? Tego nie wiemy. Ewangelia zostawia nam ten temat otwarty, bo to słowo skierowane do nas. Czy ja potrafię zostawić wszystko, nie odwracać głowy i pójść za Jezusem? Za tym Jezusem, który zmierza do Jerozolimy, gdzie będzie wzięty do góry, gdzie będzie wywyższony na krzyżu, gdzie odda życie za nas. Czy ja zostawię wszystko, nie odwrócę głowy i będę szedł za Nim jako uczeń? Amen.